Na dzisiejszym filmie pokażę Wam ze statystyki opisowej, a dokładnie z wszechstronnej analizy struktury, jak należy poprawnie obliczyć, co może jest bardzo proste, ale poprawnie zinterpretować międzykwartelowy przedział. Międzykwartelowy przedział jest czasem nazywany jako zakres między kwartelami, zakres rozstęp ćwiartkowy i jakkolwiek, to jest po prostu z angielskiego IQR, czyli mamy quartile range, czyli różnicę między trzecim a pierwszym kwartelem. Już z samej takiej prostej definicji wiemy, że obliczenie nie będzie skomplikowane, bo to jest zwykła różnica. Trudniej będzie z interpretacją tej miary, żeby ją zrozumieć, zapamiętać i nie pomylić się następnym razem. Zaczynamy od tego, że w ramach przypomnienia wiemy, że kwartel pierwszy to wartość cechy dla najniższych 25% zbiorowości. Inaczej jest to nazywane jako kwartel dolny, czyli najniższy. Jeżeli jego przykładowa wartość wynosi 33 zł, to powiemy, że przykładowa interpretacja może brzmieć: 25% badanych zamówień miało wartość niższą lub równą, to jest bardzo ważne, i tą wartość wskazujemy 33 zł. Podobnie interpretujemy kwartel trzeci. Jeżeli on mówi o najniższych 75% zbiorowości i jego wartość przykładowa to 58, to interpretacja podobna do tego w wyniku co wcześniej mówi o tym, że teraz 75% zamówień posiadało tą wartość niższą lub równo 58 zł. Dzięki temu, że mamy zapisane te interpretacje, łatwiej nam będzie zrozumieć, jak należy poprawnie zinterpretować rozstęp międzykwartelowy. Rozstęp międzykwartelowy co do zasady będzie w tym momencie rozumiany jako różnica między trzecim a pierwszym kwartelem. Czyli od kwartela trzeciego, który mówi o 75% całej zbiorowości, czyli trzech takich odcinkach, 25%, odejmujemy informację, która mówi nam o najniższych 25%. Czyli z całego zakresu 75% najniższych wyników odejmujemy najniższe 25%. I zostaje nam zakres między kwartelem pierwszym a kwartelem trzecim i różnica, powiedzmy, procentowa udziału zbiorowości między pierwszym a trzecim kwartylem to jest właśnie te 50%. Dlatego jak obliczamy ten zakres międzykwartylowy, to liczymy faktycznie różnicę między trzecim a pierwszym kwartylem liczbowo, czyli zwyczajnie 58, które mieliśmy, minus 33, wynik wychodzi 25 i można pierwszą interpretację rzucić taką związaną z interpretacją i powiedzieć, że po prostu różnica między górnym kwartylem, bo taka jest tutaj definicja tego międzykwartylowego zakresu, że różnica między górnym kwartylem a dolnym wynosi 25 zł. Niektórzy wykładowcy ćwiczeniowcy mogliby takie interpretacje Wam nie zaliczyć. Sprawdźcie w notatkach, czy jednak bardziej poprawna by była interpretacja, że 50% wszystkich zamówień, czyli zbiorowości, którą analizujemy, a położony w centralnie w rozkładzie, czyli tutaj wokół mediany, różni się między sobą maksymalnie o 25 zł. Tego zawiera się oczywiście nie powinno być. To już tam jest. Zawiera się między kwartelem trzecim a pierwszym, czyli faktycznie różni się między sobą maksymalnie o 25 zł.